Można dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty. Dzisiaj gra ze mną Ćwikła. Siema. Jojek. Witam. I Sirkas. Cześć. A my pociśniemy dzisiaj kolejny specjalny odcinek z Rocket League. Kolejny w takim samym składzie. A dzisiaj zrobimy sobie osiągnięcie, które na Steamie ma 9,1% graczy i dotyczy gier w 4 osoby, 4x4, czyli Chaos Mod. A to jest tak naprawdę misja i to jest ogólnie jedno z dwóch ostatnich osiągnięć, których nie mam na swoim koncie. I to jest misja taka, że potrzebujemy sobie dodać dopalacz Flamethrower po prostu prawdopodobnie do jakiegokolwiek samochodu i wygrać mecz 4x4. Czekaj, gdzie on jest? On jest w casualach Chaos. Dobra, więc wchodzimy sobie na tryb Chaos. Oczywiście na początku przypomnę, jeżeli odcinek wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzach pod filmem, wpaść na kanały, zostawić jakiegoś lajka, wpaść na Instagrama, fanpage'a, no i oczywiście na G2 z linku podanego w opisie pod filmem. A my zaczynamy dosłownie wydarzenie dwóch drużyn, zderzenie dwóch drużyn na trybie 4x4. Także fajnie byłoby wygrać. Żeby wbić to osiągnięcie, w końcu jakieś osiągnięcie w tym roku wbije. Dodali teoretycznie nowe z turnieju, ale to już mam wbite, chociaż tych turniejków nie gram. Także zostało mi to i jeszcze jakiś boost na Urban Legends bodajże na arenie. Także to też trzeba będzie zrobić, będę miał 100%. Także fajnie, zaczęliśmy od pierwszego gola, tutaj jakieś podanie nawet było uczynione, Sirkas pięknie, lewo, prawo, góra, dół i siema. Piękne malowanie od razu, piękny ten, goal explosion. Goldowy jeszcze, tak? To był? Nie, to jest jakiś... To nie był gold. To jest jakiś tam dziwny ten. Żółty był. To nie był ten, shatter? Coś takie, że ciało tam... Nie, mi się wydawało, że miałeś goldowy taki ten, ale to tak tylko rzuciłem okiem, nie wiem w sumie co ty tam masz, nie? Ogólnie tryb 4x4 to jest nasz ulubiony tryb, nie no, tak naprawdę no. Chyba nikogo ulubiony tryb to nie jest, chyba więc... Chyba nie gra nawet. Tak, no, ludzie to grają chyba jak potrzebują nabić albo do misji, które kiedyś były związane z tym trybem, albo właśnie na, nie wiem, na to co my teraz gramy, na osiągnięcie typowo. Albo czysto for fun. Nie wiem, komu może fan sprawiać granie na tym trybie, szczerze powiedziawszy. Uwierz mi, że byś tak granić na tym. Jeżeli komuś sprawia przyjemność tryb 4x4, to w komentarzach niech zostawi wiadomość, że mi sprawia przyjemność tryb 4x4. Nie wierzę, że znajdą się takie osoby, szczerze powiedziawszy. No przecież tu piłki latają, ludzie sobie jeżdżą. Nie wiadomo, łub-dubu się tu dzieje, no. Młyn. O, splash, chciałbym to mieć. Ten wybuch, kurde, nie mam go. Za co on teraz splasha się On był za RLCS-y? Dalej, za oglądanie, oglądasz i możesz go dropnąć, nie? Fak, no tyle rzeczy już dropnąłem po 3-4 razy z RLCS-ów i dalej tego splasha nie mam, no. On jest fajny. Ja kobla dostałem, bo miał dywa. No widzisz, czyli kradziony. Właśnie z RLCS-ów. Cebula. Cebula, no widzisz to. Nie każdy może dostać po prostu. Także wiesz, trzeba być dobrym człowiekiem przede wszystkim, Jojek. No, oczywiście ja nie sugeruję, że nie jesteś takim, ale. Nie, wcale. Ale może Ćwikła po prostu jest lepszym człowiekiem. Nie no, patrz, ja sobie pojeżdżę. Chłopaki tutaj tak normalnie mucą, że ja nic nie muszę robić, proszę państwa. Tryb chaos? Haha, chyba tryb nuda, to znaczy, przepraszam. Chyba tryb stoję sobie z tyłu i patrzę, jak chłopaki grają. Także proszę państwa, tutaj mamy. Ciekawe, jakie oni mają poziomy tam w drużynie, tak naprawdę. O, zaraz któryś się odpali. No, ja mam bakę z nudą, ja wam powiem, że oni tak naprawdę mają MMR na poziomie. No to nic nie powiem. No, kto, no właśnie to chodziło. To było takie przedstawienie, że któryś i tak powie. Możesz śmiało przeczytać. A po co? A, dobra. Jak nie chcesz, to nie czytaj. Nikt cię do tego nie zmusi. Oczywiście. Nikt, a nikt. O, Ćwikła nawet przeprosił. Co się tam wydarzyło? O, Ćwikła, jaki strzał na bramkę, proszę państwa. Tam chyba Jerzy Dudek był na tej bramce, że to obronił. What? Dosłownie, co się wydarzyło?
parada Jerzego Dudka zrobiona na bramce. Niczym w finale Ligi Mistrzów 2005. Jezus Maria, jak teraz sobie pomyślałem, że... Okay, że... No właśnie, tak. No, mój ulubiony finał Ligi Mistrzów 2005, to znaczy nie ulubiony, bo mój klub AC Milan wtedy przegrał na Jerzego Dudka, można powiedzieć. A tak sobie pomyślę, no taki Jojek to też oglądał prawie ten finał. Ta, no, no. No, no. Kręgi się zataczają coraz bardziej. O Jezusku, daleka ta piłka, panie. Ja to chyba bym musiał z bramki do tej piłki jechać, szczerze powiedziawszy. Okej, przeciwnicy nie dają sobie, a jednak dają sobie wcisnąć kolejną bramkę. Ćwikła już z hat-trickiem w tym meczu, także no, no jeden dobrze obronił, a reszta tam skacze jak nie powiem kto. Nie chciałem używać tego słowa właśnie. Także, no ale tak, no tak, tak to jest. Mam wrażenie, że właśnie tam przede wszystkim gra ten jeden zawodnik. Czy możesz mi na jedną rzecz odpowiedzieć, czy największy MMR u nich ma ten Ryuji? Jelka chyba wyrzuciła, bo stoi się nie rusza. No, stoi się nie rusza właśnie. Okej, okay, to po prostu chcieliśmy im dać... Kurier! Chciał im dać fory po prostu. Dobra, czyli tylko Jojek jest spocony i używa tego. Okej, dobrze wiedzieć. Albo reszta się nie przyznaje i po prostu dobrze gra tutaj. Że niby nie, a jednak trochę tak. Impostorzy. W sumie po takich zawodnikach, po Hoxach, to mi się nie spodziewał niczego innego, a impostorów. No impostor to też możliwe, że wbił właśnie do Jojka w tym momencie. No. Że tak powiem. Ćwikła, co tam solo playsy, patrzcie, ten zawodnik chyba smurfuje Super Sonic Legend, no już tak nie o. Grand Champion. Poczuł się, zagrał z Niseronem, strzelił Niseronowi bramkę. W tym momencie po prostu... Meczu. Tak, w tym momencie poczuł się, że jest kozackim zawodnikiem. On może przenosić góry na własnych barkach, no to jest to. To jest zawodnik. My mamy bota już nawet, tak, po prostu splunęliśmy przeciwnikom prosto pod nogi. Okej, okay, Sirkas wybija piłkę. Piłka sobie leci. Ja sobie ją uderzam. Uderzam potem w ścianę. Ćwikła przejmuje piłkę, którą zaraz traci. Sirkas z dośrodkowaniem, ale chyba dla drużyny przeciwnej tym razem. Okej, okay, Ćwikła wybija piłkę, leci pod bramkę i strzela kolejnego gola. No proszę państwa, ten zawodnik zdecydowanie smurfuje w tym meczu. No, to jest zawodnik meczu. MVP, proszę państwa. Skandujemy w komentarzach MVP. MVP. Okej, okay, a zawodnika z nickiem De Jojson no nie ma niestety. No to już zawodnik, który nie wróci w tym meczu, ale miejmy nadzieję, że wzmocni naszą drużynę w kolejnym. No i proszę państwa, odblokowano jestem. Osiągnięcie Mój świat stanął w ogniu. Także osiągnięcie zostało odblokowane. Ty, to może ja zrobię jeszcze tak, że jak odblokowałem to osiągnięcie, bo to odblokuję sobie jeszcze kolejne. Bo teoretycznie ta arena może się trafić też chyba na czwórkach, nie? Nie ma raczej problemu no. z tą areną. No to dobra, no to ja zmieniam w takim razie sobie tutaj rzecz. Jeszcze sprawdzam na szybko, który to był boost. Także już mam przedostatnie osiągnięcie nabite. To jeszcze ostatnie, 87 na 88 osiągnięć. Także zostało mi jeszcze jedno osiągnięcie. To jest osiągnięcie, które posiada 11,5% ludzi grających w tę gierkę. Powrót do przeszłości. Użyj dopalacza standardowego lub akcelerato z Octane'em lub Backfire'em na arenie Urban Central. Czyli Octane'a muszę wziąć i dopalacz standardowy lub akcelerato. Także zmieniamy na szybko samochodzik, powiem wam. Zmieniamy sobie tak, garage, customize car. Zmieniamy sobie Octane, gdzie jest Octane, pewnie gdzieś pod O. Wy macie te osiągnięcia zrobione, jak rozumiem? Nie. 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 Okej. Okay. Nie mają. Nie mają. Standardowy? Dobra, standardowy boost to jest ten flamethrower po prostu, nie? Chyba. Lub akcelerator. Akcelerator to jest jaki?
Dobra, jedziemy na akcelerator w takim razie. Okej, jeszcze raz lecimy w takim razie z chaosem. Może uda nam się trafić, nawet nie wiem, która to jest mapa, Urban. Jak to było? Urban. Jak to było, ta mapka? O! Idealnie. Urban Central! Od razu, tak na dobrą sprawę, to jest pierwszy normalny mecz i gramy też drużynami! Kozak totalny, zrobię dwa ostatnie osiągnięcia na tym odcinku, super! Proszę Państwa, co to? No i mam już, powrót do przeszłości, zrobione osiągnięcie! 100% osiągnięć w Rocket League, jeszcze dostaliśmy fioletową stronę, to by się nawet fajnie zgadzało i pasowało, bo mam Octane'a fioletowego. Więc, a mam też malowanie fioletowe w tym momencie wrzucone, także super. No i proszę Państwa, tak można osiągnięcia wbijać z chłopakami tutaj z ekipy. Najlepsza ekipa Hawks oczywiście w internecie, nie ma lepszej ekipy. Wiadomo, proste, że tak, Blood Trail. Także... Dawaj. Ale gdzie Joyson, no taką wystawkę mieć. Gdzie ty to wybijasz, panie? Panie Jojek. Jak to tak? Nie wstyd panu taką... No na padzie, trafił, tuchnąć. Nie? A co, ty teraz nie grasz na padzie? Nigdy nie grałem, ale pad to... jednak łatwiej trafić, nie? Nie rozumiem, to dlaczego na padzie byś trafił? Przecież jak nie jesteś graczem padowym, to... No ale jakbym umiał na padzie, to... Dobra, bo tu już coraz więcej... Jeśli, jakby... Coraz więcej tych ifów jest w twojej wersji. Także, no proste. No, jakbyś był też lepszym zawodnikiem, to też byś mógł trafić na przykład, nie? A pewnie tak. Mi się tak daje. No. A i samobój taka... jeszcze. O, no, standardzik typowy wleciał. Przynajmniej nie mój. Okej. Okay. No tak, no nie mój. To Sirkas, tak? Pewnie? Tak. No okej, okay, dobra. Na szczęście to jest tryb chaos. Nikt nie pokłada w nim większych ambicji lub czegokolwiek tak naprawdę, więc tu się liczy dobra zabawa. Ale ja się bawię tylko dobrze, kiedy wygrywamy, także... także panowie, no wiecie co z tym zrobić. Dobra, piękne podanie, dostałem od Ćwikły, no i trudno było tego nie strzelić, szczerze powiedziawszy, jak przeciwnicy tutaj oddali nam tak naprawdę, nikt nie bronił do tego. No, ja myślałem, że to od nich ktoś strzelił w ogóle. Nie no, chłop nie trafił, ja to sobie zawinąłem pięknie i super, mamy na 1-1. Także wracamy do gry, można powiedzieć, gra zaczęła się od nowa. Dobra, ja tam widzę specjalne jakieś piłki poszły. Dobra, chłop to wybił, ładnie tam Ćwikła w powietrzu przyjmuje piłeczkę. W sumie fajne, widać też rozwój, powiem wam, tak sobie jak teraz myślę, jak sobie gramy te meczyki. Fajnie widać rozwój tutaj ekipy czy graczy właśnie grających w Rocket League na przestrzeni tych lat odcinków. Jak sobie przypomnę, jak kiedyś tam graliśmy, gdzie nikt prawie w powietrzu nie latał, ja musiałem cokolwiek w tym powietrzu polatać, tu mogę sobie na chillku jeździć, chłopaki sobie zagrają, ja tak naprawdę mogę z meczu wyjść prawie, chociaż czasami to normalnie się scyzoryk otwiera prepersom w miejscu, gdzie można takie rzeczy robić oczywiście i to w grze komputerowej jeszcze, także żeby nie było, no. Ale to są rzadkie przypadki. Ocie, panie, dobrze! Joyson, widać, że to jest urodzony bramkarz. A na bramce to ponoć skater stał ostatnio, także... No, no. Grał ktoś z was w piłeczkę nożną na bramce, może? Ale profesjonalnie czy ogólnie? Nie no, tak, profesjonalnie, oczywiście, o to chodziło. No tak, w Arsenalu, nie? Tak, tak, tak. Każesz tam tego piątego bramkarza, który bronił w AC Milanie, to ja jak coś. Także... Ale nie, chodzi mi, że się pytasz, czy w jakimś klubie, czy co. Nie no, tak, że więcej niż mniej, szczerze powiedziawszy. No bo profesor, że grasz w klubie jakimś, czy tam, nie wiem, w siódmej lidze unihokeja na trawie, no to wiesz, to ja bym tego profesjonalnie nie nazwał chyba. Chyba, że zaczynasz dopiero przygodę, no to inna sprawa. Ale... To grałeś czy nie? No nie. Chłop zrobił wstęp jakby, no profesjonalnie, no to ja gram, no wiecie. Czynnik oprócz skatera, dobra, to skater jest full professional, jeżeli chodzi o granie na brameczce, ale w grze Rocket League, no to jojek, to już inna sprawa, nie? To już jednak jest profeska w staniu na budzie. Sorry.
Dobra, dawać tu. Dawaj! Dawaj piłkę do góry nad ich bramkę! Malino, dajesz! Że to prawie weszło do bramki w ogóle? Strzał z dupska kompletnie. Jezus Maria, ten boost jest śmieszny, on jeszcze gra, se, muzyczka no. Leci z tego boosta. Okej. Okay. Takie muzyczki z windy by jeszcze brakowało. Nie, no bez przesady, muzyczka z windy. Ojej. Jaj są, co to za piłki spod spodu zagrywane dla przeciwników. Dobra, panowie, trzeba się wziąć za siebie w końcu. O, widać, szkoła Bachedura, granie do tyłu. Wjechało od pana Joysona. Dobra, dobra. To co, panowie, koniec z dawaniem inforów, nie? Wygrywamy sobie mecz. Ojojek robi akcję. Właśnie. Ta, przepchał mnie na połowę boiska. Dobra, panowie, to jest nasza ostatnia szansa, żeby wygrać. Wygrajmy ten mecz. Pokażmy im, że ekipa Hawks wygrywa. Wiem, że sobie żartowaliśmy. Wiem, że nie graliśmy na poważnie. Ale to jest ten moment, w którym pan Ćwikła musi się uruchomić. Musi strzelić tę bramkę. Lub zrobić jakieś giga podanie. Tak jak w sumie przed chwilą prawie. Także no. Jest! Jest bramka! Jest! Okay. Dobrze. Jest! Ćwikła strzelił! Powiedziałem to! Powiedziałem! Mamy to na nagraniu! Ćwikła strzelił. To co, mówisz strzela, to strzelam. Dokładnie, proste. Powiedziałem, przestań się bawić, pokaż im kto tu wygrywa. I pokazał, że cały czas garda jest i zaciśnięte pięści. Także proszę państwa, myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Wbiliśmy dzisiaj tak naprawdę dwa ostatnie osiągnięcia do seteczki pełnej, jeżeli chodzi o moje konto. Także mam nadzieję, że taki specjalny odcinek także wam się spodobał. Tryb Chaos też nie jest zbyt często grany. Dziękuję w takim razie chłopakom za gierkę i dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć. Elo. Siema. Hello.